Witterteńko powie. Jego stopnie idzie, to ja nic nie wiem. Pan sekretarz tak co innego. On wie. A za Dubla to nawet powiedziałby. Nie, tu nie o to chodzi. Chciałabym mówić z profesorem Żywakowem. Tylko ja nie wiem, czy jemu można. Dać? Proszę pani. Mnie na tureckiej wojnie pod Plewno pula lewą rękę urwała. Tylko mi ta prawa została. A jak mi kto da, to ja w tę prawę też biorę. No, dziękuję pani. A pan profesor to co innego? On ma na to obie ręce. To jakże jemu nie brać? Można, proszę pani, można. Fluś! A tobie kto tak na gębie podpisał się? Charakter pisma jakiś znajomy. Mucha była w kałamarzu. Ja chciałem ją wyciągnąć. Nie mogłem. To Wojtek powiada. Dmuchnij. I ty dmuchnął. Ja wziąłem i dmuchnąłem. No tak, ty Wojtkowi teraz daj w zęby. A jak ty jemu w zęby nie dasz, to ty mnie się w gimnazjum na oczy nie pokażesz. Ja już mu dam. Aha, no to dobrze. To idź się umyj. A ja na ciebie dzwonek poczekam. Notki. No ty weź to nakładnik! Ja tam dam! Panie profesorze! Aha. Przepraszam pana profesora. Ja względem mego syna, Walczaka, chłopiec niedości, taki mizerny, po nocach się uczy, a teraz przez pana profesora mógłby tej matury nie dostać. Przepraszam, panie profesorze, proszę pana bardzo. Niczego nie panimaj. Szanowna pani do mnie. Tak, panie profesorze. Proszę. W oczach marnieje, panie profesorze. Trzeba być ludzkim. Proszę, proszę. Co matka tu robi? Mówiłem matce, wolę na drugi rok zostać, niż żeby mama miała się poniżać przed taką kanarą. Janeczku, Pardon. Madam? Polska, prędzej, dam się. On chłopak dobry, ale on u mnie poprawkę ma. Właśnie chciałam prosić, żeby pan profesor go jeszcze raz przesłuchał. No, gdyby się dało coś zrobić, ale ja nic nie obiecuję. Gdyby pan profesor uwzględnił. Cóż to? Koperta? A, od pięknych pań lubię listy otrzymywać. Bardzo lubię. Co to? Pieniądze? Nie pani, ja nie biorę. Ależ ja nie chciałam pana. Myślałam, że skoro się pan profesor tak nad chłopcem męczy. A to trudno, łaskawa pani. Ja z zasady nie biorę. Śpicę, śpicę! Śpicu! Panie, śpicę! 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 Śpicę, rudy! Śpicę! A ty smarkaczu jeden ty! Ty smarkaczu! Pierwsza! Pierwsza! A was! O, jak tu smak! Lepiak idzie! Czubyś, nieźwiedź! Słonina! Co tobie, Boczko? Ach, rozmójmy! Wieczorem będziesz? Dobra, skąd się? Od sezonu.
tak, że mam być teraz. Maga, starogranacki. Do tego nawet doszło. Takie paskudztwo. A wam, Polikarpie Antonowiczu, wiadomo, od ciego gimnazjum inspektor jest? A cóż wy do mnie lezicie, Nikolaj Iwanowicz? Czepiaj się pan jego, pana Kierniczką. Obrzysz i pański pupil. I klasny gospodarz i synków w gimnazjum ma. Tak on z pewnością wszystko wie. I musi. Musi wiedzieć. A ja, panie Kiernicki, zamierzałem do awansu pana przedstawić, no. A pan co? Ja wszystko dla... Co wszystko? Co wszystko? Ja wszystko dla dobra gimnazjum. Dla dobra gimnazjum. To dla dobra gimnazjum. Niech pan o swojej karierze pomyśli, o. Pan zrozumiał? Ja się staram, ale tu trzeba ostrożnie uczniów obserwować i... Kogo? Może... Kto? Alczak? Może... Neuft? Niby wynarodowienia, czyli przyczyn szkół polskich. Koledzy, nasze i którzy się go byli, niech pamiętają, bo przeniosą na naszą broń. Obroński! Niech pan oddaje szkole! Gimnazjum czwarty! Gimnazjum Miejskiego! Po ulicy chodzić wolno, nie spieszyć. Thank you.
Co, już tutaj? Tak blisko? Mhm. Pani pozwoli, Stefan Kiernicki. Syn profesora Kiernickiego? Tak. Widzenia pani. Proszę pana. Przecież pan tak nie może odejść. Trzeba jakoś... Jak się masz, Jurek? Nabili cię, co? Nie bój się, ja im też zafundowałem. Aleś tyś też coś oberwał. Ja wiem, co robię. Że mojego Stefana trzymam z dala od tych zapaleńców. Radzę ci przykruć tubli swojemu Antkowi. Dajże mieć spokój. Mój Antek cugli nie potrzebuje. No i źle? Bo go mają na oku. Twoją posadę i emeryturę mogę wziąć. A Antka... Dobry wieczór, ojcu. Panowie, jak zawsze, bujają w obozie. A pan pełza po ścieżkach wydeptanych przez swego papę. Tylko mi ojca zostawcie w spokoju. Ty lepiej jemu powiedz, żeby nas zostawił w spokoju. Zostaw, daj spokój, no to. To czta no, panowie! Voilà! Jak guzik kocham, francuzik w ostatni guzik. Te malarz, kapity malarz. Lepszy się znalazł. Panowie, uwaga, ciak już idzie. Bonjour. Bonjour. Dzień dobry. Salam aleikum. Starom, starym wziął. Jak co ta zabawa będzie? Moja okulara? Panowie, znacie się z lekcji francuskiego. Świeżym powietrzem odetchnąć. Terteńko, masz jakieś papieroski, co? Dziękuję, mam. No podawaj 3 na kredyt. Znowu na kredyt? To we mnie już za 20 sztuk winni. To papierosy? To machorka. Machorka? Machorka. Mesach sudzi? Profesorski tytuń machorka? Machorka, wiadomo, machorka. Machorka. Spróbujcie. Dawaj, dawaj. Machorka. No spokojnie, spokojnie, po kolei.
Spokojnie. No, za ogonkiem. Czternaście. Jedenaście. Może być, może być. Dwadzieścia dwie kabiny. No, a kiedy oddać? No, jutro. 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 Słuchajcie. Mnie pod Sewastopolem lewą rękę... Gdzie? Pod Sewastopolem? Pod Sewastopolem! Aha. Lewą rękę mnie urwało, także cała siła w prawej pozostała. Aha. Jak wy mnie jutro nie oddacie, to ja to jedno ręko wam dam takie lanie, że was na cały rok od papierosków pożyczę. No. Mamy na dzisiejsza lekcja tragedii si. Tragedii od jeden z największa poet de France, Pierre Corneille. Przepraszam pana profesora, czy Corneille pisze się przez K, jak korkocią, czy przez C, jak Cecylia? O, to niedobrze. C'est mal, że ty nie wiesz. Ja zaraz napiszę na tablicę. To zrobić. Odwagę miał. Kto? Halo? Raz. Kto? I dwa. Kto? Ja wrócę. Ja wrócę. Ale avec monsieur le directeur. No cóż mu takiego zrobiłem? Ale pakotinowi to byś tego nie zrobił. Francuz, żeby się na żartach nie znał. Ale jak poleciał do dyrektora na skargę, to już jak go nauczy. Franek, zacznij w tej chwili! Ani myślę! Drugie latki! Panie dyrektor, oni mnie narysowali, oni mnie tu nary... Kto z was zrobił te głupie figle? Trzydzieści lat uczę, pracuję. Nigdy nikt przeze mnie na drugi rok nie został. Nigdy nikt, żadna krzywda nie miał. I teraz ja dostał swoją nagrodę. Policzek od cała klasa. Nie ma nikt, co by powiedział, szkoda. Ośmieszyli mnie, biedny profesor. Ośmieszyli bez serca i bez litości. I przed kim? Przed tym barbar ośmieszyli. Wyszedł, śmiał się i cieszył. A cieszcie się też i wy, moje dobre ucznie. 30 lat. Ja przyjechał z moja ojczyzna, gdy wielkie dziela Le Grand Œuvre de Racine, Corneille, Molière nieść między was. I teraz ja dostał swoją nagrodę. To mnie robi ból. To osłabiło moje nerwy i mój cœur. Thank you.
Adieu, panowie. Panie profesorze. Co? To ja zrobiłem. To był tylko głupi żart. Tak. Ja pójdę do dyrektora i powiem, że to ja. Ale proszę, żeby mi pan przebaczył. I niech mi pan wierzy, że my wiemy, że pan nigdy nikogo nie skrzywdził. I my wszyscy szanujemy pana za to. Ja miał dziś przez ciebie deux moments, dwie chwile. Jeden taka bolesna, a druga taka piękna. Au revoir, kochane chłopaki. Je vous souhaitons de bonne santé, messieurs. Au revoir, moje kochane chłopaki. Au revoir. Bravo, bravo. Wyce! Poważni ludzie. Robot krew. Spóźniła się o godzinę. Po jest takim zegarem. Czekaj, zapłacisz mi za to. Ładny.
nie znoszę tych Don Kiszotów. To nie walka z wiatrakami. To walka z prawdziwym wrogiem. Walka? To szaleństwo. Do tych szaleńców w stanie też należy. Ty też? Jeśli nawet powstanie 63 roku było porwaniem się garści zapaleńców nieprzygotowanych do boju przeciwko potężnych ludzi, którzy porwali za broń, ażeby dowieść Europie, że naród polski żyje i nie pogodzi się nigdy ani z niewolą, ani z zaborcami. Mirosławski, Langiewicz, Traugut są nazwiska, które żyć powinny. Zapewniam cię, że chodzi mi tylko o twoje dobro. Bo co do roli starego Kiernickiego, to chyba nie masz żadnych złudzeń. Zgadzam się. Ale cóż Stefan te mówił? Przecież on nie może odpowiadać za czyny swojego ojca. No, w tym wypadku niedaleko padło jabłko od jabłoni. Irka! Wandziu! Z wami, mademoiselle. Zdaje mi się, że sobie nogę skręciłam. Nie mogę się podnieść. Dalej pójdę sama. Pan był taki uprzejmy. Dziękuję. Ach, nie ma za co, mademoiselle. Chętnie poprowadzę dalej. Nie, pójdę sama. Szkoda. Jestem przełożoną. Von Stolpe. Pan w jakiej sprawie? W sprawie tajnych wykładów historii polskiej. Co to jest? Uczennica 7 klasy gdzie? Pani Zofia Strońska. Która to? To ja. Nam doniesiono, że pani tu wykłada, że pani skończyła wydział historyczny na Uniwersytecie w Krakowie? Tak czy nie? Tak. Ale chyba nie po to, żeby tutaj akompaniować do konferansu. A
pan uniwersytetu nie skończył? Tak, mademoiselle, skończyłem. Prawo w Moskwie. No ale chyba nie to, ażeby zostać w Warszawie żandarmem. Patrioty, a? Do gimnazji przynosić tak potrafisz jeden z drugim. Stań! A przyznać się tu nikt nie ma odwagi. Ale ja was nauczę. Ja się domyślam. Wychodź pan. Nie tu, kochani, tu przede mną stań. Pan panienki rysuje, widzę. Nie, siadaj pan. Pan porządny człowiek. Porządny drań. A pan widać, nudzi się, panie Walczak. Może mi pan lepiej powie, panie Walczak, kto był największym wodzem na przełomie 18 i 19 stulecia? Napoleon Bonaparte. Nie, siadaj pan. No to może pan... Jeśli nie Napoleon, to jak Boga kocham, nie wiem, kto pińsko żył. Aha, pan nie wiesz. No tak ja to sobie zapiszę, co pan nie wiesz. Pan Neufeld, kto był największym wodzem? Jestem tego samego zdania. Co moi koledzy? To pan ma ładne zdanie o naszej historii ojczystej. A jakaż jest ta pańska historia ojczysta? Historia Polski. Ot jaki patriot się znalazł. Tak jak pan taki patriot, panie Neufeld, to ja pana poproszę po lekcji do mnie, do kancelarii. Najgenialniejszym wodzem na przełomie XVIII i XIX wieku był Suworow. Aleksander Wasiliewicz Suworow. Wątły, szczupły i małego wzrostu. A pan, panie Bilarzewski, jak ja widzę, tak pana żarciki się trzymają. No tak lepiej powiedz pan, jaki był ulubiony żart Suworowa? Суворов, так как гениальные люди, дал там свои штучки, то, друга, не раз он жомнежи пьял, как комнат. А я пытал у улюбленных поведений, у улюбленных жарт Суворова. Куля, глупь, я багнет зуб. Что, куль в классе? Ну, гадай, дай, пан Пфефер. Ojciec Suworowa chciał go poświęcić służbie cywilnej, ale on już w dzieciństwie zaczął zdradzać niezwykłe zdolności do służby wojskowej. Czytając opowieści o czynach Aleksandra Macedońskiego, Juliusza Cezara i innych genialnych wodzów, on widział siebie na ich miejscu i spadł... Suworow! 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 A pan co się śmiesz, panie Majewski? Cóż pan myślał, że może Kościuszko, albo Chłopnicki, albo Langiewicz? Coś pan milczysz? Nie wiem, o co panu inspektorowi chodzi. Wy nigdy nic nie wiecie, ale zbójecki napad na wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza urządzić to wiedzieliście jak. A kiedy car puścił w niepamięć 31 rok, to w 63 roku co się zrobili? Bunt! Bunt przeciwkowu! Nie pozwalam! Nie pozwalam!
Co to, bunt? Bunt! Panie dyrektorze, teraz albo nigdy. Ja wam pokażę, czym to pachnie. Panie dyrektorze, obrażono mnie podczas pełni... Proszę, niech pan spojrzy na tych gagatków. Siadać. Marciak, jak ty śmiał obrazić para inspektora, a? To pan Pakotin nas obraził. Obraził cały naród. On, panie dyrektorze, zaprotestował w imieniu całej klasy. Majewski, siadaj. Adwokatów nam nie potrzeba. A wreszcie zobaczymy. Kierniecki. Ty upoważnił Walczaka do wystąpienia w swoim imieniu, a? Nie, panie dyrektorze. Prowokacje. A ty, Jegorow? Ja do polskich buntów nie należę. Walczak. Bierz książki i marsz do domu. Twoją sprawą zajmie się rada pedagogiczna. Jeżeli pan istotnie tak powiedział, jak mi opowiadał Dobrolubo, no to Walczak dżentelmen, Europejczyk, jakiż on Europejczyk. Tak u nas, w Moskwie, mileńki, pan by to po prostu w zęby dostał. Coś pan powiedział. Panowie, panowie, tu nie czas na awantury. Sprawa Walczaka, nie? Tu sprawa ogólnie. We wszystkich gimnazjach zanosi się na samo. Tu trzeba złamać ich solidarność. No i właśnie dlatego Walczak powinien być wydarzony. Protestuję przeciw temu. Jako nauczyciel żądałbym dla Walczaka najsurowszej kary. Wujecie. Nie. Nie bardzo. Ty mnie nie powiesz, że nie bardzo. Musowo denerwujesz się. A ty lepiej papieroskur zapalił. Profesorski, mesak sudi. Ty, Walczak, młody jesteś i obie ręce masz. Twoje prawo nie denerwować się. Jak mnie na polowaniu z carem Baciuszko niedźwiedź lewą rękę urwał. Jak to niedźwiedź? No, zwyczajnie. W nagonce był i niedźwiedź. Przecież to było pod plewną. Pod plewną? No tak mówiłeś. Nie, pod plewną to co innego. Jak to co innego? Ale nie, co innego. Już ja widzę, że ja z tobą, Walczak, dzisiaj nie dogadam się. Ty zanadto zdenerwowany jesteś.
A więc pomyślcie, panowie, co będzie, jak oni pewnego dnia zastrajkują. Ależ to byłby gwałt! Rząd do tego nie dopuści. No, każdemu uczniowi poślą do domu kozakiem. Dlatego trzeba dyplomatycznie. Walciak musi publicznie przed całym gimnazjum. A ty się nawet o nie spodziewasz, że pan inspektor chce nad tą całą sprawą postawić krzyżyk. O, a ty tak tylko od dla przyzwoitości przeprosisz jutro w klasie pana inspektora, no i odwołasz wszystko, coś powiedział. Nigdy! Słyszycie? Nigdy! Wasza sprawiedliwość jest tyle samo warta, co wasza nauka! A ty, Golombeczku, nie mów nigdy. A? Ty się lepiej zastarł, bo tam u ciebie w domu się nie przelewa. Ja wiem. A jak skończysz gimnazjum, no, stypendium zechcesz. Uniwersytet darmo, a potem to już będzie posadka, o, awanse będą, no, dobrobyt, o. A, zastanów się. Już się zastanowiłem. To znaczy, że przeprosisz i odwołasz? Nie. No to wziął ci bilet i kariera skończona, o. Walciak, ty o matce swojej pomyślał? Od mojej matki Wara! Taki z ciebie czuły syn, co? A czyś ty pomyślał, co to dla niej za cios będzie, kiedy cię wypędzą? Całe życie harowała, żeby cię na ludzi wychować. A wot widzisz, galupczyk, a? Zmiękłeś. A? Proszę. Niech mama idzie do domu. Walczak, zostaw nas samych. Proszę? Diabeł nie taki straszny, jak go malują. No proszę. Co to ty podglądasz? Miękki ty zdurniał, a? Tu można zdurnieć.
Janeczku, co będzie? Co będzie? Oni mówili, że ty buntownik, że po ciebie żandarmów przyjdzie. Przestań, mamo, uspokój się. Nastraszyli cię tylko. Nie, oni mogą. Oni wszystko mogą. Silni są, a ty... Tyle lat pracy. Tyle zmarnowanych lat. A przecież to tylko przeprosić. Rozumiesz? Oni chcą, żebyś tylko przeprosił. Nie wiesz. Nie mogę! Nie mogę! Wobec tego Walciak chce odwołać to, co powiedział, wyrazić skruchę i oświadczyć, że postąpił nikciemnie, obrażając swojego nauczyciela i wychowawcę. No, Walciak, czekamy.
pan miał nam powiedzieć? Oświadczam, że... Że postąpiłem... I przeprosił, masz pan teraz kasię. Wolać pan... To dajcie powietrze trochę jakiego. Do kancelarii chodź. Spokojnie, Janek, wszystko będzie dobrze. Ależ zrozum, że... Proszę, panie Kiernicki, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo. Chcę pana znać. Stefan! Ja nie mogę z tą hańbą żyć! Ja nie chcę! Stefan, uspokój się! Ja tej zniewagi nie daruję. Wiemy, że dziś prają się u Walczaka. Pakotin będzie z żandarmami. Czeka tam na mnie. Będziesz pomszczony! Jak ja brzydzę się tobą, słyszysz? Brzydzę! Mało żeś mnie znieprawił, teraz chcesz jeszcze iść sprzedać? Po moim trupie tam pójdziesz, słyszysz?
bo nie dziś, to już. Niech bo to pojutrze stupajki carskie za pomocą znieprawek słabych ludzi rozbiją naszą solidarność. Trzeba zastrajkować natychmiast, bezzwłocznie. Koledzy. Słusznie, że sprawę Walczaka wzięliście tak gorąco do serca. Ale jako delegat obu komitetów strajkowych oświadczam teraz rozpęta strajku. Dopóki nie zdobędziemy pewności, kiedy strajk wybuchnie wszędzie jednego dnia. Musicie czekać na... Wzywa nas męczeński głos dzieci wrześni. Wzywa nas krew ludu polskiego, która zarala ulice miast naszych w walce z carskimi oprawcami. Żandarmi, uciekaj! Spokój! 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 Zmiatać! Nikogo nie ma! Cicho! Cicho! Ludzie śpią!
Czy woda trysku, pan policmajster dostał po pysku. Śmiał urządzić las, będzie zamknięty! Przyzna się ten mierzawiec, czy nie? To ja zrobiłem. Co? Ty? Ty? Nie, panie dyrektorze! To ja zrobiłem! Co? Nie! To ja! Ech, malacji! Malacji! Nie mogę, malacji! Ja was! Dziadka zdoła! Stefan! To takie piękne! Dobre jest! Trzymajcie się tylko mnie! A starogrenacki niech zamyka ten budynek! Stefan! Pyska! Starogrenacki zamknie tę budę! My ją zamkniemy! Rej z tą bulą! Rej! A gdybyście wy tak do nich przemówili... Ale, koledzy, będzie nas mniej lekarzy i prawników, ale z pewnością więcej dobrych faków. I to wiemy, że walka, którą rozpoczynamy, owocna będzie dla następców, dla przyszłych generacji. Podaj im możliwość pobierania nauki w ukochanym języku ojczystym. A po wielu latach wytężonej i nieustannej pracy, kiedy szkoła polska stanie na twardych i niewzruszonych podstawach, każdy przyzna, że szkołę polską stworzyły słabe ręce, lecz silna wola polskich dzieci. Koledzy, ja właśnie chciałem parę słów powiedzieć. No i pytam, czy można wyjść. Naturalnie! Prosimy, dobra Lubo. Prosimy, Wiedźka, prosimy. My jednak współczujemy waszej sprawie i życzymy wam powodzenia. W imieniu wszystkich dziękuję ci, dobra Lubo. I proszę, podziękuj wszystkim swoim. Dziękujemy. Dziękujemy. Koledzy, płynął... To jest przeciwko temu wnioskowi. A zatem stało się.
zapomnijmy, że... Yeah.